Skąd pomysł na utworzenie takiej grupy młodzieży, grupy H? Od lat kilkunastu, przy okazji świąt państwowych i narodowych, jakoś się tak utarło, że mimo, że nie uczę przedmiotów artystycznych, to mi zlecano, czy też przygotowywałem malutkie inscenizacje i montaże słowno-muzyczne. I kiedyś jedna z koleżanek, kiedy próbowałem się z tej roboty wymigać, po paru latach powiedziała mi: ty to po prostu lubisz, więc się nie migaj. Natomiast sama grupa H powstała kilka lat temu, kiedy to z oddolnej inicjatywy grupy uczniów, którzy stali się także podporą grupy M. Zorganizowali się przy tylko mojej historycznej, merytorycznej pomocy. Przygotowali przedstawienie, jedno z najlepszych, które widziałem, na 11 listopada. Więc poszliśmy za ciosem, skoro potrafili wykrzesać z siebie tak oddolną, dużą energię. No, pomyślałem, że jakby ich czasami gdzieś pokierować, to nie tylko na 11 listopada, ale i na inne imprezy i spektakle, można by z nimi stworzyć niezłe przedstawienie. Można powiedzieć, że gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego, skąd się wzięła grupa H, to powiedziałem, trzeba zapytać Agnieszki Opek, która tutaj na tej scenie nagrodzona kiedyś była kołami młyńskimi. Zapytać należałoby Sandry Burczyk, Piotra Babińskiego. To w dużej mierze dzięki nim grupa powstała. Oni odeszli, a ci, którzy występowali wraz z nimi na scenie, powiedzieli: przecież nie jesteśmy gorsi, my też bez nich potrafimy występować. I tak już kolejny garnitur uczniów znajduje się w grupie H, czyli grupie Hieronima, która raz jest, a raz jej nie ma. Bo też nie mamy żadnych stałych spotkań, nie mamy rutynowych warsztatów wokalno-aktorskich. Po prostu zbieramy się doraźnie, kiedy przyjdzie nam do głowy pomysł na ciekawe przedstawienie. No właśnie, wspomniał Pan o świętach państwowych, ale program, który przygotowujecie teraz, jest bardzo nietypowym programem. Od lat, też gdy przyjrzeć się naszemu repertuarowi, to poza pieśniami Coena i Kaczmarskiego, to czy to był Dzień Chłopaka, czy to Walentynki, najczęściej tworzyłem były piosenki z muzykali. Jak choćby w zeszłym roku z muzykalu przepraszam, z muzykalu Chicago. Jednym z tych spektakli, który mi zapadł w pamięci przed laty, to była inscenizacja gdyńska muzykalu Jesus Christ Superstar. Potem kupiona płyta i te piosenki cały czas mi się kołaczą w głowie. Jako że rzeczywiście rutynowo prezentowaliśmy spektakl na 11 listopada, 30 września, Dzień Chłopaka, na Walentynki, to już od kilku lat, gdy zbliżały się święta wielkanocne, cały czas przypominałem się o moim marzeniu, żeby z uczniami spróbować przedstawić wersję koncertową. Skoro podejrzeliśmy już młodych artystów na scenie, przypomnijmy, kiedy można zobaczyć premierę tego przedstawienia. Prapremiera planowana jest na spotkanie wielkanocne, które będą miały miejsce tu w Domu Kultury w poniedziałek, a więc już za dni kilka. Następnego dnia także otwarte przedstawienie, którego gośćmi będą uczestnicy Olimpiady Mediewistycznej w
środę natomiast chcielibyśmy zaprezentować się przed koleżankami i kolegami z liceum. Dziękuję bardzo.